Wiele osób zastanawia się, jak schudnąć, ale jest część, która nie wie, jak przytyć. I właśnie o tym będzie ten film. O ile ponad 60% ludzi ma problem z nadwagą czy z otyłością, tak też jest pewna grupa osób, która zmaga się z niedowagą, czy po prostu chce przytyć. Niedowaga może wynikać z wielu rzeczy, czy chociażby genetyki, czy chorób takich jak na przykład nadczynność tarczycy, która jest źle leczona, ale także po prostu złe nawyki żywieniowe w drugą stronę niż osoby z nadwagą. Co do zasady, z niedowagą mamy styczność w momencie, gdy BMI jest poniżej 18,5. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że BMI to nie jest idealny wyznacznik, to nie jest dobry wyznacznik, dlatego że chociażby nie bierze pod uwagę rozmiaru masy mięśniowej czy jakiejś tam powiedzmy predyspozycji, bo bierze pod uwagę tylko stosunek masy ciała do wzrostu, co może być po prostu problematyczne. Jakie problemy jednak niesie za sobą właśnie niedowaga czy no, za mała masa ciała? Znalazłem badanie z 2018, które pokazuje, że osoby z kliniczną niedowagą mają dużo większą szansę na przedwczesną śmierć niż osoby z otyłością. Także można powiedzieć, że niedowaga może być większym problemem niż otyłość, w sensie takim, że jest po prostu bardziej szkodliwa. Niemniej jednak dotyka jedynie około 2% ludzi. Niedowaga przede wszystkim osłabia nasz układ odpornościowy, może spowodować przedwczesną osteoporozę i generalnie problemy z kośćmi, a także może być przyczyną chociażby bezpłodności, problemów hormonalnych, czy też zwiększa ryzyko infekcji. W dodatku osoby z niedowagą są bardziej narażone na sarkopenię, czyli zanik mięśni, a także na wczesną demencję. Przejdźmy jednak do rozwiązania, czyli co zrobić, żeby przytyć, żeby zrobić to zdrowo, bo oczywiście można by było się objadać fast foodami, słodyczami i tak dalej, ale nie o to chodzi, dlatego że jedzenie takich rzeczy i jakby tycie na takich produktach może zwiększyć ryzyko chociażby cukrzycy czy właśnie innych problemów, także to nie tędy jest droga, żeby po prostu przytyć, tylko ważne jest to, jak będzie wyglądała kompozycja naszego ciała. Przede wszystkim trzeba zwiększyć ilość kalorii w ciągu dnia. Tak jak przy, powiedzmy, nadwadze czy otyłości, jeżeli chcemy schudnąć, to musimy wprowadzić deficyt kaloryczny. Tak, żeby przytyć, musimy wprowadzić surplus kaloryczny, czyli musimy dostarczać więcej kalorii niż wydatkujemy, niż wynosi nasze zapotrzebowanie. I tu, o ile na przykład osoby z nadwagą nie doszacowują ilości zjadanych kalorii w jedną stronę, czyli ktoś na przykład myśli, że je 2000 kilokalorii, a je 3000, tak osoby z niedowagą, osoby szczupłe mają w drugą stronę, jakby, że myślą, że jedzą 3000 kilokalorii, a jedzą tak naprawdę 2000. Bardzo często jest tak, że te osoby, które powiedzmy są z natury szczupłe, które niby jedzą ile wlezie i powiedzmy, że cały czas je widzimy, że niby jedzą, to bardzo często jest tak, że te osoby na przykład mają jeden czy dwa dni w tygodniu takie, że naprawdę dużo jedzą, a przez resztę tygodnia potrafią na przykład cały dzień być na, nie wiem, kawie, dwóch kanapkach i jedzą bardzo mało i bilans tygodniowy jest po prostu mały. Pamiętajcie, że to nie jest magia, nie ma czegoś takiego, że ktoś nic nie będzie robił, będzie siedział powiedzmy brzuchem do góry, w ogóle się nie będzie ruszał, będzie jadł po 5000 kalorii dziennie i nie będzie tył. Jeżeli kogoś by to dotyczyło, to prawdopodobnie ma problemy zdrowotne i powinien się leczyć. Wiecie, o co chodzi, nie jest, że iść do psychiatry, tylko no serio, to już jest po prostu problem zdrowotny, może być to jakaś turbo nadczynność tarczycy i jeszcze inne problemy hormonalne, także tutaj trzeba udać się po prostu do lekarza w takim przypadku. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą ilość kalorii, to powinniśmy jeszcze do około 300 do 500 kilokalorii nadwyżki, jeżeli chcemy, powiedzmy tak, zdrowo przytyć powoli, a jeżeli chcemy to zrobić szybciej, to oczywiście będzie to większa ilość typu 700 czy 1000 kilokalorii. Przykładowo u kobiet, które mają funkcjonalny zanik miesiączki, czyli kobiety, które powiedzmy albo się odchudzały, albo są zbyt szczupłe i po prostu za mało ważą, za mało mają tłuszczu, no to u takich osób zaleca się ilość kalorii rzędu 45 kilokalorii na każdy beztłuszczowy kilogram ciała. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład 50 kilo, no to powinien jeść ponad 2000 kilokalorii. W dodatku, jeżeli uprawia sport, to tych kalorii powinno być jeszcze więcej. Kolejna sprawa to podaż białka. Pamiętajcie, że mięśnie nie rosną tylko podczas treningu. Jeżeli właśnie mamy przypadek osoby, która ma niedowagę, no to ona ma też zanik mięśni. Po prostu ma mniej mięśni niż powiedzmy osoba o prawidłowej masie ciała i wtedy spożywanie większej ilości białka samo w sobie, nawet bez treningu, przyczyni się do zwiększenia masy mięśniowej, dlatego że pamiętajcie, że jakby człowiek rusza się, robi coś, używa tych mięśni,
cały czas oddziałuje na nas siła grawitacji, której musimy przeciwdziałać, więc to już jest jakiś wysiłek dla mięśni i chodzi o to, że po prostu osoba, która będzie spożywała odpowiednią ilość białka, zwiększy tą masę mięśniową do powiedzmy takiej, którą naturalnie by miała. Kolejna sprawa to oczywiście węglowodany i tłuszcze, które będą stanowiły większość naszej diety, bo białka powiedzmy, że powinno być do 2 gramów na kilogram masy ciała max w takim przypadku, a resztę powinny stanowić zarówno węglowodany, jak i tłuszcze. Nie powinniśmy unikać jednego albo drugiego. Jakby pójście tą drogą przyczyni się do tego, że po prostu będzie ciężej nam przytyć, ciężej nam zbudować masę mięśniową, jeżeli właśnie ktoś chce to zrobić. Trzeba pamiętać o tym, że osoby, które mają problem właśnie z niedowagą, które chcą przytyć, powinny spożywać więcej, bardziej gęsto kalorycznych produktów. Czyli właśnie powinny wręcz używać więcej, nie wiem, oliwy do smażenia. Powinny jeść takie rzeczy jak orzechy, jak suszone owoce. A także oczywiście pozwalać sobie od czasu do czasu, bo tak jak zawsze, czy w przypadku osoby, która chce schudnąć, czy osoby, która chce przytyć, należy zachować taką zasadę 80-20, czyli 80% kilokalorii w ciągu dnia powinno stanowić pełnowartościowe produkty, a te 20% to mogą być produkty bardziej rekreacyjne, bardziej przetworzone. I takie osoby mogą tych produktów jeść po prostu więcej, bez uszczerbku na zdrowiu. Bo wiecie, bardzo ciężko będzie przytyć i zbudować masę mięśniową w momencie, gdy ktoś będzie jadł, nie wiem, suchy gotowany ryż, suchą usmażoną pierś z kurczaka bez żadnego tłuszczu i do tego będzie jadł tonę warzyw. Bo po prostu to są produkty i takie posiłki będą bardzo sycące i to są bardziej właśnie produkty i posiłki, żeby schudnąć, a nie żeby przytyć. Kolejną istotną rzeczą dla osób, które chcą właśnie przytyć czy zbudować masę mięśniową, jest to, żeby jeść regularnie i żeby jeść więcej posiłków w ciągu dnia. Bo znowu, ciężej będzie zjeść dwa posiłki po 2000-2500 kilokalorii w większości przypadków. Oczywiście jeżeli komuś to pasuje, to ok, chociaż nie jest to optymalne dla rozbudowy masy mięśniowej. Tak łatwiej będzie zjeść na przykład 5 posiłków po 600 czy po 700 kilokalorii rozłożonych po prostu od rana do wieczora. I tutaj podobna jest zasada jak u osób, które właśnie chcą schudnąć, że jeżeli ktoś na przykład rano nie ma apetytu, nie jest głodny, ale zacznie powiedzmy jeść te śniadania, tylko zacznie sobie po prostu spokojnie, że tak powiem, czyli nie będzie od razu jadł pewnego posiłku, nie będzie jadł od razu, nie wiem, 800 kilokalorii, tylko na przykład sobie zje, nie wiem, czy banana, czy zje sobie jakąś bułkę, czy zje po prostu coś małego, dostarczy te 200-300 kilokalorii i zacznie się przyzwyczajać do tego, no to zacznie też odczuwać głód po prostu rano. Tak samo jak osoby, które mają nadwagę i chcą schudnąć, mają na odwrót, że jeżeli będą powoli zmniejszać te porcje albo, nie wiem, przedłużać sobie jakieś okno żywieniowe i jakieś okno postu, to w końcu się do tego przyzwyczają, więc jeżeli zaczniecie to robić, to po prostu się do tego przyzwyczajicie i łatwiej wam będzie to utrzymać. Kolejnym tipem, który może pomóc, jest picie kalorii i nie mówię tutaj tylko o sokach czy czymś takim, ale też na przykład o szejkach i wtedy też łatwiej może jest być zmieścić większą ilość kalorii w szybszy sposób, bo też takiego szejka jest łatwiej i szybciej wypić niż zjeść pełny posiłek. Więc na przykład zrobić sobie takiego szejka, który będzie się składał na przykład z jakiegoś mleka, czy to krowiego, czy roślinnego, do tego jakieś płatki owsiane, masło orzechowe, banan, coś jeszcze można dodać właśnie gęsto kalorycznego, tak żeby właśnie ten szejk miał powiedzmy 600-800 kilokalorii i wtedy takiego szejka po prostu łatwiej jest wypić, szybko się go robi, więc jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie ma czasu na przykład jeść, no to wtedy właśnie może sobie go popijać. Dobrym rozwiązaniem może być też picie po prostu przez cały dzień, na przykład rozrobienie sobie, nie wiem, litra mleka, czy to właśnie znowu krowiego, czy roślinnego, z jakąś odżywką białkową i popijanie tego na przykład między posiłkami. To również sprawi, że dojdzie nam powiedzmy 600-700 kilokalorii nadprogramowych, dodatkowych w ciągu dnia, a łatwiej to będzie po prostu wcisnąć, bo tu sobie wypijemy szklankę tutaj, powiedzmy, że będzie, nie wiem, wieczór, zobaczymy, że nam zostało jeszcze ileś tam, no to, że musimy to dopić do końca dnia, także to jest też dobre rozwiązanie. No i oczywiście na koniec trening siłowy, jeżeli ktoś chce przytyć czy zbudować masę mięśniową, no to trening siłowy zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś chce po prostu przytyć, w sensie, wiecie, nie chodzi stricte o masę mięśniową, no to sam trening siłowy spowoduje wzrost tej masy mięśniowej, więc też wzrost masy ciała. A jeżeli ktoś chce zbudować masę mięśniową, no to już musi jakby trenować siłowo. Nie ma tutaj innego rozwiązania. Nie mówię tutaj stricte o treningu siłowym na siłowni, bo można trenować siłowo też w domu, można uprawiać kalistenikę. Jest dużo opcji, żeby budować masę mięśniową bez chodzenia powiedzmy na publiczną siłownię. I już na sam koniec chciałbym właśnie powiedzieć, żeby osoby, które mają niedowagę, mają problem z masą ciała swoją, że chciałyby ważyć więcej, żeby nie popełniały tego samego błędu co osoby z nadwagą, że chcą to jak najszybciej.
Bo to nie jest, to jest donikąd droga i zawsze się kończy tak samo, a raczej w większości przypadków kończy się tak samo w jednym i w drugim przypadku. Jeżeli ktoś chce schudnąć szybko, ucina drastycznie kilokalorie, to po 2-3 tygodniach, może po miesiącu, po prostu już nie jest w stanie się tego trzymać, zaczyna jeść więcej i jakby jest efekt jojo. I u osób z niedowagą jest ten sam efekt. Jeżeli właśnie jest jakiś chłopak, który chce szybko przytyć i on patrzy właśnie na to, żeby rosła ta masa ciała, kilogram, 2 kilogramy tygodniowo, zaczyna jeść po 5000 kilokalorii, to w ciągu w pewnym momencie zacznie mu się to po prostu ulewać i przestanie jeść, jakby wróci do tego, co było wcześniej. Więc nie patrzcie aż tak na to, żeby to robić jak najszybciej, tylko chodzi o czas. Dajcie sobie pół roku, dajcie sobie rok czasu i właśnie takim zdrowym tempem przybieranie na masie, tak samo jak i odchudzania, jest około 2-4% masy ciała w ciągu miesiąca. Czyli jeżeli ktoś waży załóżmy 60 kilo, no to w ciągu miesiąca powinien powiedzmy przytyć max 2-2,5 kg. I wtedy w skali na przykład całego roku to już może być 20 czy 30 kg, więc jest to bardzo dużo, a pamiętajcie, że człowiek nie jest w stanie tyle mięśni zbudować nawet, więc i tak z tego prawdopodobnie przynajmniej połowa to będzie tłuszcz, także nie ma pośpiechu. Jeżeli podobał się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!